znalazłaś, ale tak. Zodia Baywatch. No nie wiem, mi pasuje. Zobaczcie, jak one śpią. Przesłuchko. Jej nie przykryłam, ona sama tam weszła i tak z głową pod kołdrą. Ale potrafi. A Ruzia? Ruzia jest ciepło. Ruzia zawsze na kołderce. Tutaj już stałam, pracowałam i muszę to ogarnąć, ale muszę wam pokazać, że to jest Lola. Boże, kim ty jesteś, słodziakiem? Lola, przecież umiesz schodzić. Lola umie schodzić, ale i tak tutaj się dzwoni. Chodź, Loluś. Chodź, masz. Słuchajcie, teraz pyszna jest ta kawa. Ale dobra. Już po tych trzech. No hello, będzie mnie widać? Będzie. Bardzo jestem rozczochrana, wróciłam z miasta. Z roweru. No ale już dobra, powiedzmy, że jest okej, nie? Byłam w Biedrze. No, ogólnie to pojechałam do apteki, żeby kupić leki od psychiatry i kupić sobie coś na ugryzienia, po prostu zejdę, no jestem tak pogryziona. Jesus. A, słuchajcie, jeszcze weszłam do kwiaciarni. Pozdrawiam cię, kochana. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne pudełko. I kupiłam taki kubek, zobaczcie, z taką sową. W ogóle to zajebiste jest do picia, ale ja go sobie kupiłam do łazienki i włożę sobie tutaj, wiecie, mam taki mały żel do mycia twarzy, tam nie wiem, pastę do zębów, bo ja nigdy nie zakręcam, zawsze leży bez zakrętki, więc po prostu na takie rzeczy i będzie pięknie na umywalce wyglądać, zobaczcie. To jest podobno w ogóle polska firma. Jakby ktoś... Birdies Collection, nie wiem jak to się nazywa, ale super. Więc kupiłam sobie kubek. Co ja tu mam, co mogę pokazać, a co nie. Kupiłam sobie baterię, zaraz wam powiem do czego, małe i duże. W Biedrze duże opakowania. Pojechałam do Biedry po kiszkę ziemniaczaną. Wziąłam kiszkę ziemniaczaną i stwierdziłam, że wezmę kopytka do airfryera. Boskie. I jeszcze wzięłam ptasie mleczko śmietankowe i właśnie wzięłam coś na ugryzienia.
takie, to podobno jest tańszy odpowiednik Fenistilu. Więc od razu będzie test na żywo. Mam tak pogryzione nogi. Wczoraj w ogóle, słuchajcie, były tak przepiękne gwiazdy, że siedziałam, nie wiem, do której w nocy i po prostu tak. Najpierw siedziałam tam u góry, a potem zeszłam tu i chyba lis latał, albo na pewno latały jakieś zwierzęta. Wyłączyłam wszystkie światła tutaj zewnętrzne i zawinięta w kocu. No i pierwszy raz tak trochę, no wiecie, raczej nie przyjdzie lis mnie atakować chyba, nie? I gryźć. Ale tak powiem wam, że pierwszy raz się poczułam tak, bo coś tak tam tupało, bo tam gałęzie suche leżą. I taki trzask tych gałęzi łowanych, no. Ale było przepięknie i dzisiaj mam plan, że chyba, zobaczymy jaka będzie pogoda, wezmę czołówkę, wezmę latarkę, wezmę pieski i pójdę tam na drogę, żeby popatrzeć na te gwiazdy. I słuchajcie, spadały. Próbowałam to nagrać, ale nie da. To tak jak z księżycem, no nic nie widać, nie? Po prostu jest czarna plama. Tam podobno trzeba znać jakieś ustawienia czy coś, nie wiem. Próbowałam nagrać telefonem i aparatem, nie mogłam. Dobra, to tutaj... A czy ja nie miałam jeszcze dwóch par? A, dobra, tu są. Bo w ogóle był dzisiaj dzień kuriera, nie? I co ja tutaj mam, słuchajcie? Zamówiłam sobie tak. B-Complex, bo już wam wspominałam, że w ogóle jak chcecie mieć sny i pamiętać, w sensie wszyscy śnimy, tak? Ale jak chcecie pamiętać i mieć takie żywe sny, że tak powiem, to witamina B. Ale też podobno, słuchajcie, no ja mam brzydkie pięty i mi pękają i w ogóle, no i podobno pięty u niektórych można wyleczyć, jeżeli jest niedobór, to B-Complex plus kwasy omega 3. Kwasy omega 3 ja biorę, bo już o tym ktoś mi mówił właśnie, że napięty, ale spróbujemy ten B, bo ja mam B12 tylko taki w olejku, więc stwierdziłam, że wezmę sobie B-Complex. Tutaj jest kilka zamówień razem, tylko już wszystko rozpakowałam. Dao Pro, to jest przy nietolerancji histaminy. Ja nie wiem właśnie, czy to brać tak codziennie. Ja myślałam o tym, żeby... O kurde, ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych. Żeby, wiecie, jakbym chciała na przykład... Chociaż, nie wiem, czerwonego wina, czy tam w ogóle alkoholu, nie będę chciała. Ale no czasami, wiecie, no na przykład mam ochotę tą szarlotkę z cynamonem, nie? Bo to też, to jakby nie chcę tak robić, że wiecie, będę brała tableteczkę, a potem będę jadła wszystko, co ten... Nie, jakby chcę się trzymać diety. Ale no wiecie, czasami coś mam ochotę zjeść, więc tu jakaś w ogóle była darmowa żelka o smaku owoców leśnych, w ogóle też ciekawa, witamina B6, pomianek waleriana, lawenda, melatonina, pomaga szybciej zasnąć, widz. Ja nie mogę rumianku, ale ciekawe takie żelki, w ogóle rumianek mnie nie usypiał. O, już biorę od jakiegoś czasu, to jest berberyna już, ej, chodź, to jest berberyna, morwa biała, koziaratka i tu jakaś w ogóle mądra babcia poleca. Nie wiem, kupuję sobie taką, bo już miałam jedną buteleczkę. Tutaj też, wiecie co, wziąłam ekstrakt ze szwagandy, ale znaczy nie próbowałam, nie wiem, ale jednak chodzi mi o to, że tak jak na to popatrzyłam, mówię, kurde, trzeba było wziąć ze Swansona. Nie wiem, mam wrażenie, że te amerykańskie suplementy lepiej działają, niektóre. No ale dobra, wzięłam taką, bo właśnie wiecie, zamawiałam tutaj tą berberynę B-Complex. Wzięłam coś takiego, relaxing, tylko patrzę, że to w ogóle ma kwas cytrynowy i sorbinian potasu w składzie. To jest wyciąg, słuchajcie, opornik łatkowaty i magnolia kudzu. I to w ogóle podobno jest jakieś takie fajne też przed snem ziołowe. Wzięłam sobie, słuchajcie, Aun. Nigdy nie miałam i wzięłam sobie w sprayu i to jest jeszcze o zapachu różanym, z wodą różaną. Bo mam taki w Łodzi dezodorant, który sobie sama zrobiłam. A
A i normalnie różą pachnie. No. No więc wziąłam sobie taki Avon spray. Wziąłam sobie mydło dziegciowe, bo używam w Łodzi i bardzo sobie cenię i lubię w ogóle. Ma taki dziwny zapach takiego spalonego drewna i z jakiegoś powodu mi to mega pasuje. Więc wziąłam sobie takie mydło. Himalaya. Teraz mam zajebistą, mam taką Himalaya, słuchajcie, vanilia cynamon, ale nie mogłam jej znaleźć, a to jest papaya and pineapple enzyme. Ja myślałam, że to będzie smak, czy tam... I ona jest wybielająca. Zapobiega krwawieniu dziąseł. No jakby wiecie... O, a to ma SLS. No, ale w każdym razie bez fluoru. Tu jakaś jest próbka. I wziąłam sobie coś takiego, słuchajcie. Siberka. I to jest szampon i odżywka. Szampon rokitnikowy do włosów osłabionych i zniszczonych z efektem laminowania. To jest niby takie laminujące ten. Nie wiem, ja zazwyczaj nie kupuję takich rzeczy i zazwyczaj one się nie sprawdzają w moich włosach, bo są bardzo brudne. Ale jakoś tak na mnie popatrzyła. A nie mam tutaj żadnej maski, żadnej odżywki, żadnego niczego. Zamówiłam sobie właśnie te takie w tych małych słoiczkach, taką pokrzywową, którą miałam, ale to dopiero ma, nie wiem, przyjść. Idzie. Więc no jutro sobie rano umyję włosy i dam wam znać. Ja tutaj i tak często muszę nie, jutro idę pływać na super, no to wieczorem. A, słuchajcie, grafik mycia włosów to jest zawsze problematyczne. No w każdym razie zobaczymy. Nie wiem. No jakoś tak. Jakoś tak mnie zawołały. I tutaj jeszcze zaraz jeszcze otwieram. Jestem mega ciekawa tego. To jest Mi Home, czyli Xiaomi. I w ogóle oni mają stronkę. I jak coś chcecie, to wiecie, że te rzeczy są tańsze na Allegro. Tam nie jakieś dużo, ale na Allegro są tańsze niż na jej oficjalnej stronie. A wiecie, z Allegro wysyłka za darmo. Znaczy ten, jak macie smarta. Więc sobie zamówiłam, że wam pokazuję. Bo ja mam oczyszczacz, mam odkurzacze, więc mam całą tą apkę. Więc to... A ja jedno zamawiałam, takie. Czy ja się pomyliłam, czy oni? Jak zwykle ja. Never mind. No w każdym razie, bo chciałam do łazienki mieć... jak to się mówi? Boże, jest wykrywacz. No jak stacja pogodowa. Czujnik, Boże. Wilgotności i temperatury. Bardzo ładnie to otwieram, wiem. I w ogóle mi się to podoba, bo to jest takie... Ale to, Jezu, to jest takie cute, małe. A ja mam nadzieję, że to ma baterię included, bo jaka instrukcja obsługi, zajebista. Bo jak ja to... Pokaż, otworzysz się? Bo gdzie ja tu kupię taką baterię? Jakąś specjalistyczną? Oczywiście, aha. Nie, to takie w Biedronkach chyba są, nie? Nie, to nie, dobra. No nic, będę musiała zamówić najwyżej. Kurde, nie przy... tu kupiłam baterię, a myślałam, że to przyjdzie już z bateryjką, a tu... Dobra, później. No w każdym razie, to są takie światła. I one są na ruch i na baterię i ta bateria starcza na rok, tak oni przynajmniej mówią. I ja chcę sobie to zrobić w łazience, na schodach i tutaj, bo to też jest spoko, że wiecie, jak jest taki aktywowany ruchem, to nie wiem, idziesz z herbatą czy tam z psem na ręku, to trzeba włączyć, potem się cofać i tak dalej. A ja już kiedyś tu miałam jakieś takie, wiecie, z Biedronki czy coś i to super działało. A to w ogóle jeszcze jest, o zobaczcie, tak,
takie, kurde. Tu się. Dobra, a to jest naklejka. Ja to, ale jestem. Nie, gdzie jest ta naklejka? Tutaj widzicie, jestem po prostu. Ja teraz muszę to gdzieś przy. Ja to teraz muszę gdzieś przykleić. A gdzie się wkłada baterię i jak? Aha, dobra. Pewnie tu. Trzy aż, ale to duże są. No, więc w każdym razie będę to testować, dam wam znać, bo mówię, kiedyś miałam takie chyba z Biedry tanie i naprawdę podawało super światło i super działało. A my chcemy oszczędzać prąd. Więc zobaczymy, ja sobie zaraz to włączę. Tylko dobra, mam już tam instrukcję. Tutaj mam dwa różne. Jakąś chyba starszą i nowszą wersję. I to jest wszystko apką sterowane, więc w ogóle jakiś mega cool przez Bluetooth. No, także zobaczymy, słuchajcie. Dobra, to tyle. I idę sobie robić jeść, bo jestem na maksa głodna. I potem się do was odezwę. Czy ja gdzieś nie mam takiej baterii? Bo to jest taka sama jak do wagi chyba, nie? Idę poszukać. Dzisiaj wiecie co? Przetestujemy kaszankę. I kiszkę. Zobaczymy, jak kaszanka z airfryera. Przyszedł sobie człowiek zjeść ptasie mleczko po obiedzie. No. Mogę? Mogę? Bez psów? Czy nie mogę? Hmm? Jak będzie? Jak będzie? No hej, jak zwykle mam problem, że nie umiem się zmieścić w kadrze. Byłam na grzybach, jak widzieliście. Marne zbiory. Co to będzie? Bo ja tylko na dzisiaj jeszcze mam co zgrzybować, a ja potem będę jadła. Ja teraz, słuchajcie, low cost życie. Pójdę sobie kupię kiszkę ziemniaczaną, nazbieram sobie grzybów, cebulę, kupię śmietanę i ja mam obiad za... No, za 5 zł. Może nie. Nie wiem. Loluś, potrafisz kotek schodzić? Chodź. Zaraz mam terapię, więc robię sobie serek z miodem i normalnie nie wiem, tak wcześniej był 1020, właśnie zaraz mam terapię, a potem idę pływać na supie. Już. Pójdę innym zejściem. Teraz zejdę plażą tą koło mnie. Tylko tam jest tyle nenuwarów. Trochę boję, że się tam zaplączę w to. Ale zobaczę. To by było, słuchajcie, super. Nie musiałabym go tak daleko nosić. Bo on jest trochę ciężki. I... No też... No nie wiem. Może pójdę na pomost. Nie wiem, jeszcze rozkminiam to, ale w każdym razie muszę coś zjeść, bo tylko skończę terapię i się przebieram w kostium. Muszę jeszcze wyciąć te spodenki laborczo, które kupiłam w Primarku męskie i muszę wyciąć tą siatkę w środku. Później wam pokażę, ale mam leje się z tej kawiarki, no! Denerwuje mnie to. Tamta była lepsza. Trzeba bardzo ostrożnie nalewać, bo jak za bardzo przechylisz, już może wystarczy kawy na później zostawię. To się leje. Dziadyga. A i jeszcze później muszę gdzieś podjechać, ponieważ wczoraj jak jechałam rowerem, to zgubiłam jedną paczkę i zadzwoniła do mnie pani ze sklepu, że ktoś znalazł moją paczkę i że mam się odezwać, gdzie ją odebrać. Tak. No... Muszę zrobić te testy na ADHD, bo ewidentnie... A wiem, wkładałam ją do koszyczka i tak przycisnęłam ją plecakiem i miałam takie, że właśnie może wypaść. No nie, na pewno nie wypadnie. No. Widzicie, ja nie mogę, dlatego ja muszę mieć po prostu dietę mentalną i muszę być skupiona na dobrych afirmacjach, bo tak samo pomyślałam, a wymieniłabym iPhone'a, a coś tam i potem... Dobra, słuchajcie, idę, bo mam pół godziny, muszę się przeszkolać jeszcze.
To są, słuchajcie, męskie spodenki. Spray marka za 13 zł. Widzicie co, ja chciałam zwykłe po prostu gładkie, bo większość kostiumów w ogóle mam wzorzystych. O, to jest jakaś, to jest taka kieszonka, o, to jest taka kieszonka na coś, nie widziałam tego. To to zostawimy. Agacie na siusiaka wytniemy. Nie będę się z tym jakoś tutaj obtykać, żeby to musiało być jakoś nie wiadomo jak pięknie. No, niekoniecznie. Tak, wiecie co? A byłam, nie wiem, w Tezenis czy gdzieś, to kosztowało 150 zł. Dobra. Adamskich nie było w Primanim. No, a ten kolor mi się bardzo podoba. Teraz wam pokażę, mam taki kostium Juicy. O, i będzie pięknie. Akurat ten jest gładki, ale wszystkie mam jakieś, wiecie co, w centki, w jakieś te, no jakbym sobie kupiła, a większość tych board shortów, jakiś Roxy, to jest jednak, wiecie, w jakieś kwiatki, coś. I to bym, nie to też, żeby mi to przeszkadzało, ale też po prostu nie chciałam wydawać kasy, bo wiecie, ja tutaj siadam na pomoście, to się od razu gdzieś tam zaciągnie. Tutaj, wiecie, jest dzikie życie. No, zaraz będę tutaj przez nenufary wpływać. No bardzo jestem ciekawa, słuchajcie, bo wiecie co, jak ostatnio go wiozłam na tym wózeczku z Ikei, to trochę go zajechałam, bo to by było wszystko super, tylko że on się gibie. On się gibie, ten wózeczek jest za wąski, albo jakiś powinien mieć pas na mocno, no nie wiem. Spróbujemy, biorę Lolę. Wystartujemy tutaj, najwyżej spłyniemy do pomostu i już zejdziemy i wrócimy od tamtej strony, nie? Zresztą tutaj też niedługo chyba będzie pomost. No, o. Proszę. Bardzo dobre. To Elka jest. A, będzie dobrze, czekajcie. Dobra, mamy kostium. Ja go kupiłam na Asosie, nie wiem, z 6 lat temu. I w ogóle co ciekawe, pamiętam, że jak go kupiłam, to ważyłam mniej niż teraz, a uważałam się za bardzo grubą wtedy, bo miałam bardzo dużo komentarzy, że jestem gruba. Teraz nie jestem wyjebany. O, no i co? Mogłoby być krótsze, nie? Ale słuchajcie, no Baywatch. Jest Baywatch, jest Lodzia Baywatch, no dzisiaj koczek, ale Lodzia Baywatch, no. Idę, o, i kieszenie, co? I tu jest jakaś napeta kieszonka z rzepikiem. Proszę, prima sort, słuchajcie. No, troszkę odstają, ale nie, no jest. Czekajcie, czy ja będę, będzie mi się, tak, dobrze są Elki właśnie, bo ja nienawidzę, wiecie, jak coś w pupę wchodzi. Dobrze będzie się działo. Dobra, to słuchajcie. Zwijamy wałówę, biorę mój ten naszyjkę. Będę nagrywać z tego. Wezmę statyw, jak gdzieś spotkam jakiś pomost na jeziorze, to może coś nagram. A jeszcze wodę, muszę butelkę wodą napełnić. I tyle, nic więcej nie biorę chyba. No. Dobra, kochani, to idziemy. Fajny jest ten kostium, widzicie? Lubię go. Spoko, że jest taki wycięty, znaczy to mi nic nie dał. Zakładam kapok i bardzo, wiecie ile w tym roku osób utonęło. I naprawdę, słuchajcie, tutaj mam takich sąsiadów, którzy znają się na rzeczy i którzy wyciągają później, no zwłoki. I oni mówią, nieważne jak dobrze pływasz, po prostu możesz się przestraszyć, możesz się zachłysnąć nawet wodą i zacząć tonąć. I żebyś nie wiem jakim był super pływakiem, to naprawdę słuchajcie, pływajcie w kapokach, pływajcie w kamizelkach. No ja tu też pływam, bo się boję. Ale naprawdę słuchajcie, naprawdę takie historie, w tym roku bardzo dużo ludzi utonęło. A wiecie, kapok to jednak
zawsze cię kurde wyprze, nie? Tak mi się wydaje, że zawsze. Nie, ale serio, słuchajcie, naprawdę. Nawet na jakimś rowerku, kurde, ja takie historie od nich słyszę, że wiecie, to naprawdę, mówię wam. Tu się też ludzie potopili, wiecie. No, nie będę mówić, ale naprawdę, słuchajcie, idziecie do Decathlonu, to ja mam jeden, to mam taką kamizelkę, ten był droższy, ale tak to chyba, nie wiem, 150 zł, to nie są, a pewnie można tańsze znaleźć. To nie są jakieś, wiecie, pieniądze. I dzieciom kupcie, psom kupcie, tak samo, wiecie, ludzie się śmieją z tych kapoków dla psów. Moja znajoma też miała właśnie taką akcję, że jej pies kochał, rzucał ten, piłeczkę się rzucał albo patyka do wody i wiecie, już miał, nie wiem, ten pies miał z 5-6 lat i tak ten, bawił się, pływał, wszystko ok. I pewnego razu właśnie jej tata był, to dwa były psy, jej tata był z psami, rzucił patyka, a ten pff, i zaczął tonąć. I widocznie się zachłysnął, nie? I go musiał ratować, no. Oczywiście, że psy potrafią pływać, ale serio, kupcie sobie wszyscy kapoki dla całej rodziny. Dla dzieci, dla dorosłych, dla psów. Naprawdę. Naprawdę. Wiecie co, mi też jest gorąco. Bo wiecie, no, wolałabym sobie plecy opalać, ale dla mnie nie ma bata, że ja wejdę bez. No. Bo to nigdy nie wiadomo. Albo, mówię, no nawet może być sytuacja, że ty świetnie pływasz, ale będziesz ratować kogoś, kto jest w amoku i on cię też wciągnie pod wodę. No, różne są sytuacje. Tak to kogoś bierzesz za kapok i nie wiem. Nawet nie chcę o tym myśleć, w każdym razie serio. Kapoki są ważne i przydatne. Nic się złego nie stanie, wszyscy jesteśmy bezpieczni, wszyscy wrócimy bezpiecznie z wakacji do domu, tak, nie boimy się, ale kapoki dobrze kupić. A zresztą też uważam, że ja na przykład, słuchajcie, się nie wstydzę, ja się boję wody i ja jak pływam, to albo pływam tak, że jest woda do kolan, albo też pływam w kapoku i wcale się tego nie wstydzę i mam zamiar, jak się zrobi chłodniej, morsować i też będę morsować w kapoku. I niech się śmieją, że stara baba i tak dalej. Mnie to w ogóle nie interesuje. Ja wolę być, wiecie, być spokojna, się nie stresować, niż tam, wiecie, komuś coś udowadniać, tak? No. No mogłoby być takie, nie? Ale kto to będzie widział oprócz was? No zobaczcie. Lola, idziesz ze mną pływać? Tak? To twój rekinek jest, no. Musisz zejść. No złaś, Lola, tak. Zaraz będziemy pływać. Chodź. No złaś. No złaś, kochanie, zejdź. Laluś, jeszcze nie. No, hops, zejdź. Siosio, sio. No kochanie, będziemy zaraz pływać, nie martw się, chodź. No proszę bardzo, kto jest takim dzielnym psem? Loluś? Loluś jest takim dzielnym psem, powiedz. A tu tyle kaczek pływało i kormoranów. I nawet, słuchajcie, piesek piłeczkę aportuje. No kto to słyszał? A tam kajaki, rowery, słuchajcie, i nic. Uszczeknięcia nie było. Dzisiaj tak, dzisiaj jesteśmy wyciszonym psem. Powiedz tak. Mam bardzo poważny dylemat, czy ja mogę tam dalej płynąć. Zobaczcie, co tam. Tam jest dużo tych skrzydlatych na pelnie. Ja nie wiem, czy my możemy, czy nie możemy. Lole, jak to jest? Co? Bobik? Bo ja bym właśnie tam chciała płynąć. No patrzcie, ona nie widzi. O, chyba zaczęła. Ptaszki?
Nie, ty nie kumasz, że pływające to ptaszki. Tam są, tam. No to dobrze, że ty nie kumasz. Poczekamy, aż to przepłynie. Te kormorany są. Zresztą płyną. Tam mają swoje obsrane drzewo. No hello. To... Ale tu jest echo. Może zamknę tu drzwi. Czekaj. To znowu ja z kiszką ziemniaczaną i sosem grzybowym przy airfryerze. Bardzo mnie martwi to, że dzisiaj grzybów nie zebrałam. Naprawdę, to jest, słuchajcie, poważna sytuacja, bo ja nie wiem, co ja będę jadła, jak ta sytuacja się nie unormuje. A jestem tak głodna. Po tym pływaniu na supie woda wyciąga. I już to raz powiedziałam na vlogu i miałam komentarz. Woda wyciąga, jak się w niej wpływa. I tam, wiecie, polubienie. Ja naprawdę muszę za każdym razem dawać hashtag żart, hashtag ironia, hashtag sarkazm. Ja wiem, tylko to też jak już chcemy być precyzyjni, to nie ma czegoś takiego, że woda wyciąga, tylko po prostu jak w niej pływasz. A dlaczego tyś się włączył? A ty przestań. No. Nie jest tak, że woda, generalnie po wysiłku fizycznym chce się jeść, jak się taplasz w jeziorze, w morzu czy gdzieś, to zazwyczaj nie robisz tego, nie wiem, 15 minut, tylko to trwa i słońce i wszystko i człowiek się robi głodny po prostu, tak? To też jest jakieś tam, no nieważne. Ale co wam, właśnie będę nastawiać airfryera, bo słuchajcie, piszecie mi, jak tam ten airfryer, no już od... Kilku, od nie wiem, 4 dni go chyba używam, ale wiecie, vlogi idą z opóźnieniem, nie? No i tak, były tam, widziałam komentarze pod tym holem z temu, że tam ktoś pisał, żeby nie kupił, że się obawia i tak dalej. Pełna zgoda, ja to rozumiem, tylko pamiętajcie, ja was do niczego nie namawiam, ani... Każdy jest dorosły, decyduje sam. Jeżeli chodzi o to, jak on mi się sprawdza, to słuchajcie, ja też miałam takie, że... Kurde... Ja też nie wiem, ja nie miałam w ręku, słuchajcie, innego, bo to też, wiecie, tak jak na przykład miałam kilka ekspresów do kawy i mogę porównać, a kapsułkowy, a kolbowy, kolbowy najtańszy i kolbowy smek, który zresztą się nie polecam. No to wiecie, ja mogę coś powiedzieć, nie miałam, nawet nie widziałam u nikogo airfryera, w ogóle ja muszę sobie, słuchajcie, gdzieś wejść, jak będę do jakiegoś MediaMarktu czy czegoś, i popatrzeć, jak wyglądają te airfryery, jak one są zrobione, bo jak szukałam tych światełek z Xiaomi, to widziałam, są airfryery Xiaomi, w ogóle też wiem, że sporo osób je poleca, też firma chińska, tak? I słuchajcie, jest taki, który wygląda, no przynajmniej na zdjęciach, ma taką samą klapkę, taki wyświetlacz, tutaj tą rączkę, jakby wygląda tak samo, nie? Ja wam powiem tak, jak dla mnie to on spoko działa. Jakby, nie wiem, nie mogę nic powiedzieć, nic tu się niepokojącego... A nie, wiem co, słuchajcie, tu miał taką rączkę... czekajcie, to... To miało taki ten i przed pierwszym użyciem się złamało. Ja nie wiem, czy ja to źle złapałam, czy to po prostu... To tyle mogę powiedzieć, tak? Ja mówię, ja wam nie będę tutaj ściemniać ani ten, ja wam zawsze wszystko... Szczerze mówię, potem za to płacę. Mam nadzieję, że nie będzie z tego jakiejś dramy, ale ogólnie ja jestem bardzo zaskoczona, że to tak działa i że, no nie wiem, mi pasuje, słuchajcie, mi pasuje. Kurde, no i też właśnie tam pod filmem temu zrobiło taki kupon, że on kosztuje 80 zł, nawet chyba 70 parę. I słuchajcie, jak ja wybierałam te rzeczy, to ja mogłam sobie wybrać, co chciałam i ja nic nie wiedziałam, że będzie jakiś kupon, że będzie jakaś przecena, ja nic nie wiedziałam. Dopiero jak nagrałam film, to mi powiedzieli, ej, słuchaj, my mamy, jak chcesz oczywiście ludziom wrzucić, to my możemy zrobić taki kupon i ten airfryer zamiast 300 będzie za 80. No i wiecie co, ja z jednej strony miałam takie, no właśnie, będą komentarze, że nie wiem, może coś z tym jest nie tak i tak dalej, ale mówię, dobra, no. Więc no, bardzo dużo osób mi napisało, że sobie zamówiło. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni tak jak ja.
Natomiast wiecie, ja też no jakby nie mogę ponosić odpowiedzialności za każdy egzemplarz i za każdego oczekiwania. Ja mogę tylko mówić za siebie. Natomiast tutaj chcę być transparentna i ten, ale też właśnie słuchajcie, dzisiaj widziałam ciekawą rzecz na Instagramie, jest taka laska, którą obserwuję od bardzo dawna, nie znam jej, będę mówić o dwóch influencerkach, nie znam żadnej, do żadnej nic nie mam, Eko Paulina Podgórska. Ona bardzo ciekawe, takie w ogóle polecam Wam ten profil. Bardzo ciekawe newsy wrzuca właśnie, co się takie najbardziej u niej lubię takie newsy, co się wydarzyło aktualnie na świecie, jakieś tam, wiecie, odkrycia, badania naukowe, no, wszystko z ekologią związane. I ona wrzuciła, że kupiła sobie dyfuzor do olejków Klaudyna Hebda. Przepraszam, że widzę, ale tak się nazywa ta dziewczyna. Ja też to wiem, bo Wy mi ją polecaliście, jak mówiłam o olejkach, że ona ma swoje olejki, ma swój sklep. I ja sobie ją zaobserwowałam, dlatego kojarzę, kto to jest. No i wrzuciła storkę, że kupiła u niej... czekajcie, tu się nastawię, niech to się nie jestem ładna. Że kupiła u niej... Jeszcze, że... O, to. Tak. No nie... Czyli do końca kumam, jak to się, tak, no, nie shrimp, no dobra, nie wiem, co mam z tym, dyfuzor do olejków. No i jak rzuciła, to ktoś jej wysłał, że jest na AliExpress, no nie wiemy, czy taki sam, ale wyglądający na taki, który mógłby być tym samym, tak, na AliExpress i na AliExpress jest za 150, a u tej dziewczyny w sklepie, nie jestem, załóżmy, że 350, coś tak mi się wydaje, ale nie cytujcie mnie. No i ta Paulina napisała do tej dziewczyny, od której to kupiła, hej, hej, że jest taka akcja i ona jej napisała, bo nigdzie na stronie nie było informacji, że to jest produkowane w Chinach. Nie było też żadnej informacji, że jest produkowane w Polsce, ani gdzieś indziej. A może tam ona nie widziała, no nie wiem, w każdym razie ona jej odpisała, że tak, że ona próbowała coś wyprodukować w Europie, natomiast to jest bardzo ciężkie. I jak, słuchajcie, ja też miałam swój sklep i tak, naprawdę, właśnie, wiecie, to jest tak, produkujesz coś w Polsce od początku do końca, to to będzie dużo droższe i ludzie będą, a dlaczego to takie drogie, nie? Tak jest. To... Ja Wam mówię, nie? To wszystko, słuchajcie, nic nie jest czarno-białe, bo ludzie by chcieli eko-bio w Polsce, za godne pieniądze w ogóle, że każdy, kto się tego dotknął w procesie produkcji, miał godną pracę, płacę, warunki i tak dalej, ale na końcu by chcieli, żeby to kosztowało 20 zł, nie? Niestety, to jest ciężkie do realizacji i mówię to ja, wiem, jak to działa. Może w innej branży, ale też mam różnych znajomych, też znam osoby, które na przykład chciały coś produkować i orientowały się i się okazywało, że po prostu albo to zrobisz w Chinach, albo ten koszt produkcji w Polsce, albo w Europie, jeżeli mówimy o ludziach, którzy chcą niedużo sztuk produkować. Bo jak Ty zamawiasz kontener, to okej, ale jak Ty jesteś takim influencerem, który, nie wiem, no nie ma na 1000 sztuk, bo to mówi się, jest bardzo duża inwestycja, A to i tak dla takich wielkich fabryk to wiecie, 1000 sztuk to jest mało. No ale po prostu jak nie zamawiasz tego w bardzo dużej ilości, to ciężko, żeby ta cena była dobra. I naprawdę ja znam z bardzo różnych branż ludzi, influencerów nie tylko, którzy chcieli coś wyprodukować i naprawdę właśnie chcieli to zrobić uczciwie w Polsce, w Europie i rezygnowali, bo nie chcieli produkować w Chinach, a okazywało się, że po prostu no to była tak zaporowa cena, ale tak, że po prostu nie było bata, że ktoś by to kupił. Albo tam, wiecie, no byłoby to nie... Parę osób by kupiło, to by było nierentowne. Więc tutaj naprawdę, wiecie, hold your horses, zanim zaczniecie oceniać kogokolwiek, bo, no wiecie, to, że na przykład podnosimy płacę minimalną, no to fajnie, że ludzie zarabiają więcej i fajnie, tak powinno być, ale wiecie, płaca pracownika, podatki, naprawdę bycie przedsiębiorcą w Polsce bardzo dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje. No w każdym razie, wracając do naszego tematu, no właśnie ona odpisała, że tak, że ona próbowała tam gdzieś rozmawiać z jakimiś fabrykami i na końcu tam się nie udało, nie wiem, coś tam, no i na końcu, że wyprodukowała w Chinach. No i tam wiecie, oczywiście się z tego zrobiło burza, bo ludzie piszą i na przykład
ta Paulina opublikowała czyjąś wiadomość, że ktoś napisał, dlatego ja bez oporów kupuję tam na AliExpress i innych tam stron. Kupi. A Jezu, ja... nie jesteś, to już mówię, że co się dzieje? Stresujesz się, że Lola szczeka, czy o to? Chodź do mnie. Chodź. Co się dzieje? No kto to płacze? Chodź. Chodź. Chodź, mój chiński prezent, chodź. Chodź. No chodź, ubulek. No chodź. I jakby... nie wiem, na czym stanęło, nie wiem, dlaczego Ruzia płacze. I wiecie, ja też miałam takie same opory i ja też, mówię wam, jestem przed takim zrównoważonym podejściem do każdego tematu. Nie, że a w dupie to ja teraz będę kupować gdziekolwiek, albo że ja nie, jakby... Słuchajcie, no tutaj trzeba być świadomym różnych czynników. Ja oczywiście was do niczego nie namawiam, do żadnych zakupów ani tu, ani tam, ani... Każdy niech sobie podejmie decyzję w zgodzie ze swoimi wartościami. Natomiast, no tak jest, że słuchajcie, na przykład jak wejdziecie sobie na Allegro, to tam są po prostu te same produkty, tak? I ludzie kupują jakby w takiej nieświadomości, że to nie jest sklep XY tam, AliExpress, coś tam. Natomiast to wyszło z tych samych fabryk. Tak samo jak, no nie wiem, MacBooki są, tak? Czy tam iPhone jest made in China, designed in California, nie? No i to są dobre sprzęty. Ja na przykład bardzo lubię właśnie rzeczy Xiaomi, Dream, to tam są marki, no i inne marki tam tej samej firmy, tak, brandy, no tak, marki. I wiecie, to jest jak ze wszystkim, no. Apple też ma dobre produkty i złe, nie? Albo też na pewno komuś się kiedyś iPhone zepsuł, a wiele osób jest zadowolonych. No jakby... I czy iPhone powinien być taki drogi? To słuchajcie, nie znajdziemy na to odpowiedzi. I ja też uważam, że to... To nie nasza jest jakby kwestia, żeby to oceniać. Nie wiem, ja nie lubię też takiego, wiecie, demonizowania, ani, nie wiem, nagradzania jednej czy drugiej strony, bo tutaj, wiecie, no... Ja wam tylko mówię o tym, żebyście mieli ogląd sytuacji i co ja o tym sądzę. Ja oczywiście, ja wam zresztą mówiłam wcześniej, ja miałam takie same przekonania i... aż po prostu zamówiłam rzeczy z temu i byłam zachwycona. Ja w ogóle mi się wydawało, że no nie wiem, że to po prostu będzie badziew straszny, a jestem zadowolona. Też właśnie oni mi kiedyś złożyli propozycję współpracy, ją odrzuciłam, ale jak zamówiłam te rzeczy, mówię, kurde, ja to zamawiam, tak to pokazuje, to why not? O matko! I mega się cieszę, że tego airfryera wziąłem. No i jestem mega zadowolona. A jeszcze za 8... Aha! Wiem, co jeszcze miałam powiedzieć. Za 8 dyszek. Wiem, że tam, też tam ludzie pisali, że wyprzedały się z tego mojego linku rzeczy, które ja kupiłam. Że ta, znaczy, że strona wyświetla, że się wyprzedały i że to na pewno jest ściema, że oni to wyłączyli i tak dalej. Słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem, co tam się dzieje po drugiej stronie. Ale ja wiem, że dla ludzi, jak ja mówię, że nie wiem, pokazałam coś z Zary i to się wyprzedało, to ja bardzo często mam takie komentarze, ta, w ogóle ty pokazałaś się, tak, nie ma rumianku w Lidlach, pokazuję coś na H&M, gdziekolwiek, na Allegro. Słuchajcie, ludzie z Allegro, gdzie ja nie wiedzą, kim ja jestem, potrafią do mnie dzwonić, bo mają mój telefon ten, I w jakiś sposób się dowiadują, że ja to pokazałam i dziękować za to. I to się naprawdę wyprzedaje, tak? W setkach sztuk. I drogie rzeczy w setkach, nie? A na takim H&M-ie to się pewnie właśnie wyprzedaje w tysiącach. Ja wiem, że ludzie w to nie wierzą, ale serio tak jest, że bardzo często jak ja coś pokazuję, to tego potem nie ma. Ale mówię, no ja tam nie siedzę, ręki sobie za to uciąć nie dam, natomiast wiecie, w Zarze, czy w to są tylko przykłady,
ale wiele takich było. Tam też nie ma 10 sztuk na stronie, a to się wyprzedaje, jak ja to pokażę. I podejrzewam, że tutaj było tak samo, także, no wiecie, ja wiem, że tak jest, ale ja też wam nie będę pod każdym filmem mówiła, jak to tam na tych TikTokie, że biegnijcie, nie idźcie i kupujcie, nie? No bo też ludzie potem będą... Ale no, wiele osób się przekona, naprawdę, nawet nie wiecie, ile ja mam takich komentarzy, że ktoś do mnie pisze: kurde, już raz tak było, że coś pokazałaś, nie kupiłam, więc teraz idę i kupuję, nie? Natomiast pamiętajcie, że na końcu to jest wasza decyzja, wasza odpowiedzialność i czy ja wam coś pokazuję, czy ktoś inny, to cały czas mówię: nikomu nie ufajcie, nikomu nie wierzcie, sami podejmujcie decyzje, sami wyciągajcie wnioski, sami róbcie research, a wtedy będziecie pewni i zadowoleni, tak? Bo to po prostu, to jest ważne w ogóle w życiu, żeby brać odpowiedzialność za swoje czyny. Bo ja wiem, że wszyscy by chcieli zrzucić i w ogóle influencerzy, to powinni, nie wiem, influencerzy są zwykli, ja jestem zwykłym człowiekiem, mam wady. Ja też nie jestem na pewno wszystkiego świadoma, nie wszystko muszę wiedzieć, ja podejmuję decyzje tak, jak podejmuję, też je zmieniam, bo kiedyś miałam tak, teraz mam tak, może za 3 lata będę miała inaczej i to po prostu jest naturalne i to powinno też tak wyglądać, że powinniśmy ewoluować. Ja jestem, wydaje mi się, że jestem transparentna i szczera, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja też uważam, że no, ja naprawdę, słuchajcie, więcej propozycji odrzucam niż przyjmuję, ale ja też właśnie, ja nie chcę o tym mówić, wiecie, bo ja nie chcę, kto tam mi ufa, to niech ufa, kto nie ufa, też nie, niech nie ufa. I to jest okej, słuchajcie, naprawdę to wszystko jest okej, no. Czekajcie, ja muszę ten sosik zrobić, bo mi się zaraz... To jest, także słuchajcie, takie rozważania nad airfryerem, jeżeli chcecie ode mnie jakiejś takiej, wiecie, że o Boże, właśnie biegnijcie, kupujcie, niech każdy sobie tam sam, ale chlapnęłam, wiecie, się zastanowi za ten, wiemy, jak to wszystko wygląda, właśnie jestem ciekawa, czy ktoś, muszę sobie, chyba nie ma tych Xiaomi, nie? Tak w marketach, bo serio, wczoraj właśnie przeglądając lampki, no jest taki, który wygląda przynajmniej na zdjęciu, nie? W sensie ma taki sam rozkład, taką samą budowę jakby tego airfryera. Tak sobie mało tego sosu nakładam, bo żeby mieć jeszcze na jutro. Chociaż mam tylko jedną fiszkę. A w ogóle coś mi ludzie mówili, że jest jakiś długi weekend, ja muszę zgooglować, kiedy to jest, bo ja oczywiście nie wiem i żyję poza światem i potem pojadę na zakupy i się zdziwię. Muszę to, słuchajcie, sprawdzić, kiedy to jest, bo mnie później takie sytuacje zaskakują, no. Wiecie, no tak samo, ja też jestem, widzicie, ja czasami kupuję produkty drogie, marek luksusowych i tak dalej, ale też, no nie wiem, łazienkę urządzałam rzeczami marketowymi, supa mam, akurat kupiłam go na Allegro, ale to jest sup lidlowy, nie? Czy to ono takie, który jest w Lidlu. I jestem bardzo zadowolona. W dzisiejszych czasach, no naprawdę, tanie nie równa się złe, a dobre nie równa się drogie. Drogie nie równa się dobre. Naprawdę, to po prostu każdy musi sam ocenić. To już z niczym tak nie jest. Naprawdę, ja pamiętam czasy początków YouTube'a, jak te kosmetyki marek drogeryjnych były naprawdę dużo gorsze. I naprawdę, no nie wiem, pamiętam, że te tusze z drogerii to było takie, a teraz, kurde, Maybelline, Rimmel i tak dalej, naprawdę, wiadomo, zdarzy się produkt lepszy i gorszy, ale kiedyś to było bardziej odczuwalne i też może bardziej uczciwe, słuchajcie, bo teraz, no tak jak mówię wam, miałam ekspres Smega, nie pamiętam, ile on kosztował, no ale te Smega rzeczy kosztują dużo drożej. Miałam kiedyś, to dawno temu, Saeco Express, który wtedy był tani, ja nie wiem, czy one nadal są tanie, czy wtedy był... Oj, czy jest... O, o. Dobra. Wtedy to był najtańszy jakiś... To był najtańszy ekspres chyba w makro, czy gdzieś tam, nieważne. I on robił super, super kawę, super... On w ogóle do tej pory działa. Ktoś go używa i on do tej pory działa, nie? Smeg działał rok, może? Jakoś tak.
No i słuchajcie, ze wszystkim tak jest. Naprawdę ze wszystkim tak jest. No niestety, kurde, te sprzęty, wiecie ile ja już miałam różnych sprzętów drogich, które mi się zepsuły. Dlatego ja już teraz też na przykład jak robię, właśnie jak robiłam coś w łazience, jak najmniej elektroniki, jak najmniej jakichś rozwiązań typu geberit pod płytkami, wszystko proste, takie gdzie da się zajrzeć. Bo ja już przerobiłam tyle rzeczy i tyle rzeczy mi się zepsuło, a większość tych rzeczy po prostu się psuje po niedługim czasie, bo już no tak nie ma, że one działają latami, chyba że Thermomix. No Thermomix to mi się wydaje, że jest jakiś taki naprawdę legitny. To jest coś, w co warto zainwestować chyba. Bo ja, nie wiem, nie słyszałam historii, na pewno komuś się tam kiedyś... No wiecie, mój zleciał z dwóch pięter i tylko Cookido musiałam ten... Czy jak to by zleciało z dwóch pięter, by dalej działało? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie umiem wam powiedzieć, nie będę tego testować. Natomiast ogólnie, tak jeszcze raz mówiąc, to chciałam wam powiedzieć, że jak się zastanawiacie nad airfryerem, to kupcie. Nie wiem, czy ten, czy inny, ale sam koncept jest kurna zajebisty. Bez tłuszczu, bez pryskania, wiecie, i to, no po prostu ja nie jestem w stanie zrobić kiszki na patelni, tak, ani na grillu, bo mi się to rozpadało, a to, że to ma taką chrupiącą skórkę, no wczoraj zrobiłam kaszankę i po prostu miodzio, słuchajcie. Także jeżeli się w ogóle zastanawiacie nad samym urządzeniem, to uważam, że to jest świetne. I w ogóle tu też jest fajne, bo wiecie co, to w ogóle nie przywiera. Ja wam powiem, że ja wczoraj pierwszy raz go umyłam po tych kilku dniach używania. Tak, przyznaję się, nie chciało mi się myć i po prostu cały czas robiłam w tym. W ogóle zero szorowania, to jakąś ma taką powłokę, że to mi tak, nie taki talerz. To mi odeszło jak talala, słuchajcie. A po prostu patelnię myć po tej oliwie, czy tam po tym, wiecie, oleju, który też jest niezdrowy. Teraz nie wiadomo jaki tuż, o, nie domyty talerz. To ja, prawdziwe życie. Tam się, wiecie, mi to zawsze pryska, albo przypala, albo coś, a tutaj? Naprawdę, sama, słuchajcie, koncepcja airfryera mi się bardzo podoba. I na pewno ja sobie do Łodzi też kupię. Bo tak, to jest tak jak wy kiedyś mi mówiliście o Thermomixie. Ja w ogóle nie kumałam, o co chodzi z tym. Pamiętam, że jak kupiłam Crock-Pota, było z 10 lat temu i Thermomix. Ja pamiętam, że zaczęłam o tym czytać. I w ogóle serio ja nie kumałam, co to jest i dlaczego to jest takie drogie. To dlatego właśnie to urządzenie potrzebuje prezentacji, bo to jak ktoś wam tego nie pokaże, to ciężko skumać jego zajebistość. Tak, albo może, no nie wiem, ja jestem jakaś ten. Teraz już też więcej ludzi to gdzieś pokazuje, ale pamiętam, że ja w ogóle nie rozumiałam, o co wam chodzi i do czego to mi jest potrzebne. Natomiast, no, mówię wam, że odkąd go mam, to jakby tfu mu się coś stało, ale mu się nic już nie stanie. To bym drugi raz kupiła. Za te, nie wiem ile, 7 koła, 8 koła teraz. No. I tak samo airfryer, no to dobra, beztłuszczowy tam. Słuchajcie, ja nie wiem w ogóle, po co komuś patelnie, po co komuś piekarniki, jak masz airfryera. No to jest boskie. Ja nie wiem, może to ten z temu taki zajebisty, może inne takie nie są. Ale, no nie wiem. Ja w ogóle też muszę sobie, wiecie co, będę testować. Bo pokazywałam wam, że dobry jest ten Fix, ta panierka, chrupiący kurczak serowy. I na grillu mi się to albo robiło surowe, albo się jarał ten. I ja muszę to w airfryerze zrobić, bo to będzie dobre. To będzie dobre w airfryerze. No i na przykład teraz układam szufladę i nie, też nie będę jej myła. Mi się nie. Znaczy w ogóle teraz to jest gorąca, nie? Ale... No co ty? No. Także no, na przykład mikrofalówkę. Teraz spojrzałam, że ona jest Beko. Myślałam, że to jest jakaś no name. Ale pamiętam, że ona była jakaś najtańsza. Po prostu. I też super. Super mikrofalówka działa. Akurat Beko to chyba jest spoko firma. Dużo ludzi... Mi pralki polecało. Wszystko. Tak mi się wydaje, jak pytałam. Ale w każdym razie pamiętam, że jak ją kupowałam, to była jakaś najtańsza. I śmiga, no. Wiecie. To jest tak jak z tymi, o,
opiekacze do tostów. Czajcie, te takie trójkątne, nie? Czy to jest jakaś najwyższa jakość plastiku, wykonania i tak dalej? To nawet nie ma jakichś chyba, znaczy może istnieją jakieś ekskluzyw, ale generalnie jak idziesz do takiego MediaMarkt, to ile to kosztuje? 50 zł. No i czy to jest jakieś potem higieniczne? No trzeba go wyrzucić raz na jakiś czas, no nie gadajcie, że nie. Chyba, że ja mam ten Russell Hobbs, tak, to on kosztuje 79,90 i czasami jest w Lidlu i bardzo wam polecam, bo tam są wyjmowane te metalowe części i to można umyć. Bo w tych innych to kurde, przecież to jest tak zaserowane i zatłuszczone, że w pewnym momencie trzeba to wyrzucić. No i czy to jakiś jest, wiecie, super plastik, super teflon? No ja przypuszczam, że w tej cenie nie. A jakoś wszyscy to mamy, albo mam nadzieję, że macie, bo to dużo was omija, kto tostów z serem nie jedliście. Naprawdę to polecam zastanowić się nad sobą, bo jest to jedna z fajniejszych rzeczy w życiu, jaka cię może... Ale teraz a słuchajcie, w tym wiecie, co było zajebiste? Zawsze właśnie próbowałam zrobić no takiego tosta właśnie w tosterze tym, znaczy w opiekaczu, nie, to nie jest. Tym kanapkę, wiecie, o co mi chodzi, tym siu. Że smarowałam masłem, kładłam ser i tylko tak do góry trzymałam, żeby mi się zrobił taki tost bez drugiego tego chlebka u góry. Przecież to mi wyjdzie w airfryerze. No. I te moje... Ja. Tak. Tak, słuchaj. Przecież to jest... No. Ale kurwa, jakie czupolinka. Ale teraz... No. To musi... Słuchajcie, musimy to... Zrobimy test. Ja to teraz jestem tak zajarana, że w ogóle ja bym tylko w tym jadła. Sprawda, ja teraz to codziennie jem rano serek z miodem, a potem jem coś z sosem grzybowym, nie? I raczej się to nie zmieni, chyba że nie będzie krzyw. Tfu, tfu. No bo jeszcze mam, słuchajcie, tylko tyle. No. Dobra, idę to schować, bo ja nie mogę jeść rzeczy, które przebywały długo poza lodówką. Ten sos to też... No co? To jest takie dobre z tym sosem. Boże, tak... Jeszcze raz, ja nie wiem... Ja to wczoraj we vlogu pokazywałam. Nie wiem, czy on będzie sklejony z tym, czy nie. Na wypadek, gdyby nie, ta kiszka ziemniaczana z Biedry. Idźcie i kupujcie, bo może to będzie cały rok. No, droga Biedronko. No dobra, słuchajcie, sprawdziłam, kiedy jest święto. I wiecie, kiedy jest? Jutro! Napiję się zimnej kawy. Zjem to się mleczko. Została mi jedna kiszka ziemniaczana, a jem dwie. Nie mam grzybów. Nie mam serka na śniadanie, ani jogurtu. Powinnam jechać do sklepu. Ale za 15:15. I to, co tu się dzieje w Biedronce zawsze przed wolnymi dniami. W sensie przed długim weekendem, jak tu wszyscy zjeżdżają do domków i po prostu robią zakupy na długi weekend w Biedrze. Może podjadę do delikatesów. Tylko dlatego, bo generalnie bym przetrwała. Mam tam jakieś kabanosy, ser żółty. Ptasie mleczko. Ale mam do odebrania paczkę. Z paczkomatu z kosmetykami. A jest dzisiaj mega ciepło. Jutro mi się nie będzie chciało jechać. Nie wiem. On tak na słońcu stoi. Już kumam, dlaczego kurde. Słuchajcie, dzisiaj jak wstałam, miałam nie wiem ile nieodebranych połączeń. I pan mi miał tym takim transportem gejs, nie wiem, co się mówię. Wielkogabarytowym przywieźć grilla. No i oczywiście, jak zadzwoniłam o 8:30, czy coś tak. Ja już jestem tu i tu, nie będę wracać.
A wiecie, nie miałam żadnej informacji. Bo ja rozumiem, znaczy była informacja, że został nadany i w kolejnym mailu poinformujemy o dostawie. Oczywiście nie poinformowaliśmy, tylko po prostu już tu pan był i już mu nie, chociaż kurde, nie sądzę, że tu był, bo się pytał, czy tu się da dojechać dużym gabarytem, bo on tu nie wjedzie, a wiecie, tu kiedyś faktycznie tak było, że nie mogły wjechać tiry i ciężarówki, bo to trzeba wysłać busa, myślę, że w ogóle go tu nie było. No i że on mi go dostarczy w poniedziałek, ja tak, a dlaczego w poniedziałek? W sumie nadal moje pytanie jest zasadne. W piątek mamy pracujący. No to w piątek. Tak samo też z tej firmy był pan z kibelkiem. I w ogóle nie było żadnej wiadomości, że on będzie tego dnia, żadnej. Może to inna, nie, to chyba inna firma, bo takim, wiecie, wielkim tirem przyjechał ten kibelek, na takiej wielkiej palecie. No i w ogóle dzwonią do mnie z tego centrum logistycznego i że no pan, bardzo miła pani, że pan szuka i tak dalej, proszę zadzwonić, tak jakby, nie wiem, on nie miał mojego numeru telefonu. I że on nie może znaleźć, a mówię, proszę wpisać w nawigację, pana doprowadzi, a ja nie mam. Kocham takich ludzi, którzy mają tutaj do mnie dotrzeć i mi też kiedyś jedna pani powiedziała, a ja nie korzystam. I ja mówię, no to ja nie wiem. To trzeba pojechać tu, tu, wiecie, skręcić, a gdzie to? No. Bo jak ktoś nie korzysta z nawigacji, nigdy tu nie był, nie wie jak tutaj jest, no to wiecie, to jest takie tłumaczenie za piątą brzozą w prawo, nie? No i pan nie mógł znaleźć i błądził i na mnie, wiecie. Ja mówię, ale proszę na mnie nie krzyczeć, nie wiedziałam, że ktoś przyjdzie, byłam z psami na spacery. No on do mnie, ja na ładne kobiety, na coś tam, na piękne kobiety nie krzyczę. Mówię, skąd pan wie, że ja ładna jestem? Ja po głosie poznaję. Ja mówię, pan co, takie seksistowskie kawałki, to chyba nie znoszę takich. Po prostu niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy ci kierowcy z tych dużych gabarytów po prostu dzwonią już z pretensją w ogóle, że czy może, wiecie, jeszcze tu nie byli, ale już, że na pewno będzie problem z dojazdem. Tam gdzie, wiecie, nawigacja bez problemu prowadzi, droga jest zrobiona, wszystko jest cacy, nie? No. No i panu już nie, wiecie, pół godziny później odzwoniłam, panu już nie pasuje podjechać, nie? Bo on już jest gdzieś tam, a on się nie będzie cofał w ogóle. No mówię, a pani nie przyjeżdża, ja mam. Kurde, ja się nie będę z panem kłócić. No ale wiecie, czasami tak jest, że ten kibel jest potrzebny na już, nie? Bo remont, bo coś tam. No, ale w każdym razie wiemy, co tu tak ciemno. W każdym razie wiemy, kiedy jest święto, jest jutro. Na razie mam ochotę się poopalać. Powiem wam, że jest właśnie 14:30, jestem po śniadaniu i po obiedzie, gdzie normalnie, ja nie wiem, zaczynam jeść o 15:00-16:00 i ja w ogóle nie jestem głodna. Ale kurde, mówcie co chcecie. Ja już nie wiem, ilu, od ilu lekarzy słyszałam, nie, po lekarz od psychiatry, apetyt, nie, w ogóle nie tyje się, nie, nie, nie. I przerwało mi, bo jest tak gorąco, że się przegrzał. No więc nie wiem, jakie macie doświadczenie, ale ja jak próbowałam rozmawiać z lekarzami, psychiatrami na ten temat, zawsze nie, nie, leki od... Ja nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja mam apetyt, że mi się chce jeść, tylko ja. No. No serio, jestem po śniadaniu, po obiedzie, nie? Ale normalnie nie mam takiego apetytu, ale jak to zawsze powtarzam, lepiej być grubym niż martwym, to jest mój statement na ten temat. W ogóle za dużo się odzywam, wiecie, za dużo wam mówię. Za dużo wam mówię. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Bo ja już się staram nie dotykać takich różnych tematów. Ludzinek do mnie przychodzi, chodź kochani, chodź. Też na rączki, chodź.
No chodź. Możemy byśmy poszły jeszcze nad jeziorko raz się przekąpać z pieskami? Co? Co ty sądzisz na ten temat? Kąpania się w jeziorku. Ruzia to by chyba padła trupem i zwiała ode mnie, nie? Co ty byś powiedziała? Na kąpanie się? Jakby matka się tak przybrała w kostium, byśmy tam poszły, tam taka fajna plażyczka. Hmm? Co ty na to, Bobik? Co myślisz? Ty to będziesz długo schnąć z tym futerkiem, nie? Kocham cię bardzo, jesteś fajnym psem. Się cieszę, że ciebie mam. To jest w ogóle Zaraz chyba znowu mi padnie. To jest w ogóle przedziwne, że one mają po prostu tak inny charakter z Lolą. O, idzie pocisk nasz mały na nóżkach. Lola jest taki dzielny pies. W ogóle niczego się nie boi. Ruzia wręcz przeciwnie, wszystkiego się boi. Każda jest inna, ale obie są po prostu tak fantastycznymi psami. Są tak kochane i słodkie i w ogóle. Nie ma rozmyślania się, chodź. Razem. Pusia, chodź. No. Brawo, Lola. No, pusia się spływa. No. Do mnie, tak? No. Płyń do brzegu, nie do mnie. Do brzegu, nie do mnie. Loluś, tam. Jak? Zaraz. No gdzie chcesz? Ej, bo tam są moje okulary, Lola. Lola, poczekaj. Weź, zakopałaś moje okulary. Ja wiem, że to są smaczki. Zaraz ci dam. Zaraz zostaniesz mokry psie, poczekaj. Już, zaraz będzie smaczek. Chodź, wytrzemy psa, tak? Chodź. Chodź. Chodź, wytrzemy, chodź. Wspaniale, słuchajcie, było popływać, wziąć prysznic. A teraz zrobię sobie kawę. Mam ochotę na jeszcze jedną kawę. Nie jadę chyba do miasteczka, wiecie, pierdzielę. Coś jutro sobie zrobię. Nie chce mi się. Chyba, że do paczkomatu, ale to zobaczę. Zrobiłam sobie ten szampon, znaczy zrobiłam sobie, umyłam sobie włosy tym szamponem i odżywką do laminowania. Zobaczymy, jak to wyszło. No. Dobra, idę sobie tam. Idę się osuszyć i sobie zrobić kawę. Ej, proszę nie lizać mi kawałku. Wszystko mi spada, słuchajcie. Ciągną mi się te spodnie. Nic. Mam ssanie. I wiecie co? Miałam jechać do miasteczka. Miałam sobie kupić serek na jutro i kiszkę. Ale mi się nie chciało. A teraz montowałam vloga, w którym do was gadam. Do was gadam i jem Pringlesy serowo-cebulowe, jak mi się chce. Jakby było growo.
Wy mi często piszecie, że na przykład jak ja robię mrożoną kawę, to też jest sobie zrobić mrożoną kawę. Ja dzisiaj sama sobie to zrobiłam. Na kolację są kabanosy berlinki. Szczerze mówiąc średnie, przepraszam was, ale... Chociaż ostatnio te wszystkie tego typu to takie są. Plastikowe te kabanosy. Mam ten ser z kurkami. Ale nie ma nikogo. Ja mam taki problem, że ostatnio właśnie po prostu ciężko znaleźć jedzenie, które nie smakuje jak plastelina. To wszystko nie ma smaku. Chociaż ten ser naprawdę niezły. Nie pamiętam jaka firma. Ale pisaliście mi, że jesteście w szoku, że w biedrze to jest, bo to jakiś taki... No nie kraftowy, ale... No... I miałam jechać właśnie do Dino, żeby sobie kupić chipsy i kiszkę i serek. Ale powiem wam, że po tym pływaniu na supie ja zawsze jestem tak zmęczona, to chyba od tego dźwigania. W sensie, no on nie jest aż taki, tam chyba nie pamiętam, 13-14 kilo waży, ale no kawałek jest do zaniesienia. Bo ja mam 100 metrów do jeziora. Tylko kurde muszę obchodzić. Tak, żeby było, wiecie, dojście, zejście i tak dalej, nie? Ale ostre papryki. No wolę takie czereśniowe. Ale tak, papryczki są zawsze the best. Trzeci posiłek. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieliby mi teraz napisać, że powinnam uważać, albo nie jest tyle, albo coś tam. Dziękuję bardzo. Ja już byłam piękna, młoda i szczupła. I kogo spotkałam? Jak to się dla mnie skończyło? Żart, hehe. W ogóle właśnie zmontowałam vloga i to był jeden z tych, który zastanawiam się, czy wrzucam go. A właśnie już nie wiem, po prostu naprawdę czasami lepiej się nie odzywać dla świętego spokoju, ale z drugiej strony nic się na tym świecie nie zmieni, jak się nie będziemy odzywać. Ja mam takie przekonanie. Ktoś to musi zrobić. Czasami. Nie wiem. Nie, sera z kurkami nie. Lola, no chyba że żartujesz. Lola drapie w barierkę. No jakiś drona to ze mną świetnie. Lola drapie w barierkę balkonu, żeby ją wypuścić, żeby mogła iść tam szczekać, bo tam ludzie szli. A jeszcze tam leżą trzy worki kory. Zamówiłam korę. I chcę zasypać te grządki, które mam bezpośrednio przy domku, bo tam po prostu ten bluszcz, on jest super. On pięknie rośnie, ale on jest taki inwazyjny, że on wszędzie zarasta. On wszystko zabija. I tak sobie wymyśliłam, że jakbym to zasypała korą, to raz, że
nie usycha tak. Przekumary. Nie usycha tak, bo to zatrzymuje wilgoć, bo mam to w Łodzi i działa. Po drugie, też nie przemarzają tak rośliny. A po trzecie, może by ten... ty się denerwujesz, bo ty tego drona widzisz. Ja już myślałam, że szczekasz bez powodu. No. To taki ptaszek, tylko elektroniczny, wiesz? Który może ci zrobić zdjęcia nago. Ty cały czas jesteś nago, więc uważaj. No i tak, i nie pojechałeś. Urocze, wiem. Nie, wolę papryczki z Lidla, wiecie? Te z Biedry są takie bardzo... Jakaś, nie wiem, jak to jest papryka, ale jakaś taka chili. To jest nowa wolę. Ej, już. Idę oglądać Szachmeran. Będę czekać, aż się ściemni na tyle, że będzie widać gwiazdy. I wychodzę tutaj, siadam. Zawijam się w koc. Robię tak, bo to zależy, jak jest taki o. I się tam wysuwam do barierki i patrzę w gwiazdy. Jest tyle spadających gwiazd, są takie piękne, że się coś nie ma jak. A jutro ma być 29 stopni. I korzystamy z końca lata, bo mi się wydaje, że to już wiecie, mamy takie ostatnie ze 3 tygodnie wakacji. Dwa. Jakiej pogody? Chociaż ja trzymam kciuki, żeby wrzesień był taki jak w zeszłym roku. Że 30 stopni było. Więc jutro korzystam z pogody. Idę na supa. Idę się wykąpać. Na grzyby nie idę, bo mam jedną kiszkę. I pewnie będzie... Jezu, ile jest ludzi. Długie weekendy są dramatyczne. Przez chwilę ktoś chodzi. Wszędzie stoją kampery na dziko poupychane po krzakach. Masakra. No. Właśnie muszę korę jeszcze przyciągnąć, bo leży tam pod bramą, pan kurier mi przerzucił. Nawet bramy się nie da teraz otworzyć. Więc jak ktoś by się chciał włamywać w nocy, to kora go zatrzyma. Właśnie wczoraj siedziałam i oglądam gwiazdy. Bo nie wiem, może pierwsza w nocy. Ja mówię, co to jest za samochód jakiś z przyczepką? W ogóle gdzie on tam jedzie? Bo tam się kończy droga, tam nie ma drogi, nie? Ja mówię, Boże, tam ktoś z tej budowy będzie coś kradł? Albo z plaży jakieś rzeczy? Już miałam, wiecie, takie myśli, bo naprawdę o pierwszej w nocy, a to ktoś pojechał się rozbić. Na dziko w krzakach z dzieciorami. Takie uroki mieszkania w pięknym miejscu. No. Ale co to było dzisiaj, co wskoczyło? Ej! Kto to zrobił? Chyba Ruzia. No. Ja nikomu nie daję, więc nie wiem, co to jest za bitwy tu są. No.
Przez was teraz nie wiem, o czym mówiłam. Zgubiłam wątek przez was. No, Gryzeldy. No, Gryzeldy jesteście. A, właśnie, co to wskoczyło? Bo oglądałam to nagranie. Ale tam nie widać, co to było. A żeby to był ptak jakiś, jakaś czapla czy coś, to musiałoby wypłynąć, a to nie wypłynęło. To było duże plum. Bo czasami tak ptaki, nie? Nurkują. Ale no... Płynęłam jeszcze sporo czasu do plaży i nic nie wypłynęło nigdzie tam. Patrzyłam, więc... To chyba musiał być bóbr. No mówię, one biedne tam miały swoje takie jamy. Widać było. Już tego nie ma. Wszystko zniszczone. Trzeba chyba wycinane. No, także tak. Dobra, bo mnie zaduma łapie. Idę Szachmeran oglądać. I jej szarlotkę. Tak, będę jeszcze jeść szarlotkę. To są żurawie. Na żurawie to nie szczekamy, wiesz? Jak cię próbuję nagrać, to już nie drapiesz w werandę, tak? Palo Santo to jest. Czy życzysz sobie? Proszę. No. O to chodziło? Proszę. No.